Dzień dobry, wieczór, cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Resident Evil 2 Remaster Remake z roku 2019 roku. Oczywiście gra wyszła w roku chyba 96-7, jakoś tak, także kawał czasu. To jest, słuchajcie, remaster, bardzo udany zresztą, ja ogólnie polecam. No i co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, musimy dalej eksplorować laboratorium, z tego co pamiętam. Ostatnio trafiliśmy na roślinne zombie, ale ogólnie Cheryl jest zarażona wirusem G, nie wirusem T. W Rezencie Trójce był wirus T, tu jest jakiś embrion G, no ale dobra, niech będzie. Sam się tego dowiedziałem w ostatnim odcinku. Także ogólnie celem głównym naszej bohaterki jest, żeby odnaleźć lekarstwo, które się nazywa bodajże Devil Antywirus Lekarstwo. Jakoś tak. Zobaczcie sobie poprzedni odcinek, tam jest dokładnie opisane, czego szukamy. Dobrze, nie przedłużam, lecimy z Resident Evil 2. Dobrze, słuchajcie, ja sobie tylko tak na szybko jeszcze przypomnę, oczywiście jak zawsze, co ja tu mam, czego ja nie mam. Dobra, trochę miejsca jest, tutaj mam ten pojemnik do rozpylania roztwór. Czy myśl? Tak, ja z tym siedziałem, kurczę, strasznie w ostatnim odcinku. Strasznie długo nam to czasu zajęło, o to już nam nie jest potrzebne, to możemy to przechować. Bransoletka jest potrzebna. No i co to było? Aha, to wiem, gdzie muszę użyć. Dobra. Czekajcie. Cholera jasna, zapomniałem sobie, co ja miałem tutaj zrobić. Tutaj mam sobie ten zachodni obszar, jeszcze musimy sprawdzić, ale aha, już wiem. Już, słuchajcie, wiem, co mam zrobić. Tam jest ten chłop, co trzyma tą kartę za szybą. Nie wiem, czy on był tutaj z tej strony. Czemu ty leżysz na podłodze? Gdzie ja wszedłem? Wszedłem? Ja jestem. A tu? Nie, dobra. To nie w tę stronę. O, tu właśnie. I wydaje mi się, wiecie co, że chyba już teraz znowu tam będą chyba znowu te pieprzone zombiaczki. Momencik. Mała ścinka już na wejściu. Dobrze, już jestem z powrotem z orki. Zapomniałem takiego małego znaczniczka w lewym górnym rogu dodać. Ale już jest okej, dobra. Tutaj jest, o, ta bransoletka, którą ja potrzebuję. I pewnie ja ją potrzebuję, żeby się dostać do tego zachodniego skrzydła. A co tutaj jest to? A, no właśnie, ja nie mam tego dostępu. Dobra, czyli tak, tutaj zapewne znowu będzie ten kurcze jełop. No właśnie. Słuchajcie, one są nie do zajechania. Ja tutaj, słuchajcie, pamiętacie, ja tędy chodziłem już nie raz. Ich się nie da zabić. Normalnie ich się nie da, kurde, zabić. Ja tu już amunicję na nich wywaliłem, to już kurcze moje normalnie. Dobra. Wydaje mi się, że tą próbkę, którą ja mam. Słuchajcie, tą, którą tutaj właśnie mam zrobioną, ten roztwór. Ja tym muszę chyba spryskać tą roślinkę i ona wtedy wypuści tego chłopa. Tak coś mi się wydaje. Tylko kurde, czy to jakaś nie będzie walka? Ja nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, ja tutaj w sumie gówno mam z tej broni. Ale zobaczymy. Dobra, lecimy z kolcem. Co będzie, to będzie. Tak, dobrze robię. Ups. Solution temperature is outside acceptable range. Ale że co? Że coś nie tak z temperaturą jest? Te kody były, czekajcie, czy ja tu jeszcze jakiegoś kodu mi nie brakuje? Czekajcie, tutaj miałem notatkę ostatnio.
Cholera, jasne, ja sobie pozapominałem, słuchajcie, czy ja czasami jakiegoś tutaj kodu nie potrzebuję? Momencik. Tu było zejście na dół, a na B2. Laboratorium niskich temperatur. A, słuchajcie, ja tu muszę iść. Ja się muszę tu dostać. No. Tu jeszcze mam roślinkę w holu. Dobra. Czyli co, mogę tędy zejść drabinką, tu. No to może tak zróbmy. Tylko to pewnie znowu będą te jełopy. Które robią gul. Jak te. Jakieś indory. Wiecie co, ja was... Szkoda mi na was amunicy, naprawdę. Naprawdę mi szkoda. Także ja was zrobię w konia, ja sobie pójdę tędy. I kij wam w oko. No. Bo słuchajcie, one są nie ten, one zmartwychwstały. Wszystkie. Czyli ja tu jeszcze coś muszę, słuchajcie, zrobić z temperaturą. Tu gdzieś była roślinka jeszcze, czekajcie. Tutaj jest serwerownia. Ja tu nie mogę się dostać. A, bo nie ma energii. Tutaj były jełopy zombiaki, ale ja chyba je pozabijałem. Popatrzcie, amunicja dostawiłem. U, 3 sztuki. Oj, to będzie jakaś akcja. Zobaczcie, jak oni tak tutaj dają tak hojnie amunicję, to tu będzie się działo. Jeszcze roślinkę dostałem. Dobra, to chodźmy do tych. Do tego po... A, tu były lizandry. Pamiętam. Dostały w piernicz. Ale tu nie ma prądu. Halo. Ale dlaczego tu nie ma... Jak ja mam tutaj prąd włączyć? Gdzie mnie to wyprowadzi? Zaraz. Ja chyba już wiem. Tutaj jest. Tak na wszelki wypadek. Ja tu muszę dać to. Error. Ale dlaczego error? Obejrzyj. Umbrella Electric Power. Space. A, patrzcie. Ja sobie muszę coś tu pokręcić. Dobra, poczekajcie. Tu zobaczcie, są u góry ten murf, urf, srurf. Moment. Ja potrzebuję zrobić murf. Tak jest. Ja potrzebuję zrobić murf. Ależ oni to wymyślili, te zagadki. Dobra, ale... Ale kurczę, jak ja mam to zrobić? To musi być jakaś wskazówka, czekajcie. OSS. Sinus, cosinus. Skala tu jest od 10 do 70. Od 0 do 70, od 0 do 70. Ale tutaj u góry mi się nic nie zmienia. Halo. A. Tu jest. No trzeba czytać, co jest napisane na dole. Murf miał być. Ja teraz pokręciłem i... A może tutaj muszę, ja może, słuchajcie, może tutaj muszę te dwa dolne tak zrobić, żeby tutaj się nakrywały na siebie, co? Może o to tu chodzi. Czekajcie, sprawdzę. Sprawdzimy, czekaj, włóż to kobieto tutaj do tego. Włóż tego murfa.
Tak. Mamy Murfa, ale jest Erur. Dobra, to poczekajcie. Ja to rozkminię, ja to rozkminię. Jest Murf. Czyli musimy taką ścieżkę zrobić. Ależ to oni wymyśli. O jest, zobaczcie. Tak na pałę zrobiłem, nie? Ale jest. Przełom, lewo, prawo, wróć. Dobra. Mamy to. No to użyj. Ależ ja jestem dobry w te klocki. Mamy power. Tylko to jest not good signed, jak mamy power. Momencik. To co, może do tej serwerowni podskoczymy. Zobaczymy, co tam jest. Ja później będę to potrzebował, bo to ja też, słuchajcie, ja to jeszcze muszę włożyć w innym miejscu. Server room. Olera, dziś się zamknę. Dobra, to chyba nic nie będzie. Tu jest jakaś drabina. A tu jest safe, okej. O, dobra, mam nożyk. Spoko, tu już mam drugi. Teraz go przechowamy. Co my tu jeszcze mamy? A to jest, kurczę, to jest mój save room, a ja tutaj się czaję, nie? Jak ten... A po co ta drabina tutaj jest? Do czegoś potrzebna? Nie. Co my tu jeszcze mamy? Ammunition, weźmiemy. Jeszcze coś tutaj jest. Tam jeszcze to mówię, słuchajcie, oni tutaj są zbyt hojni. Zobaczcie, tu gdzieś jeszcze leży, o znowu, do granatnika, 6. W sumie napalm na te, na roślinkę. To przechowamy. Mieszankę wyjmij. Połączymy od razu tutaj z tym i od razu przechowaj. Dobra, przechowaj to na razie, zobaczymy co będzie, słuchajcie, zobaczymy, ja tutaj zapiszę oczywiście grę. Tu mam 9 zapalających, tu gdzieś jeszcze jakieś kwasowe miałem, też to mi wyszło, mam 8 kwasiorów. A, że spoko. Tu mam do pistoletu jeszcze 51, to dlaczego ja tego, czy dlaczego ja tego nie wyciągnąłem? Ej, kurczę, dobra. Nie ten. Przeładuj. Dobra. Save game i lecimy dalej. Beautiful. Dobra. To chodźmy do... Tutaj do tego laboratorium niskich temperatur. Tu też trzeba zrobić, bo tam wtedy nie mogliśmy sobie tego opryskiwacza. Bo coś tam z temperaturą nie zatrybiło. Ej, no ja włączyłem prąd. Czemu to jest tak ciemno? Halo? Tylko drzwi. I popatrzyłem, które zacząłem, słuchajcie, ale... Dobra, która jest godzina? Dobra, spoko. Tak, do godzinki, nie? Jak zawsze standardowo. Co tam jest? Faktycznie niskie temperatury, supply... wiszą z tego. Co my tu mamy? Tu jest jeszcze korytarzyk, w którym... A, tam jakaś leży potencjalna... Kubita do ubicia. Sprawdzimy. A jak żeby inaczej. No i nie wstawaj. Leżeć mi tam. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. Alexa? Oh my god. Nie wiedzie. Oj, moja się odzywała właśnie. Wayne Lee, skrzynka odbiorcza. Widziałeś co odstawia ta świnia Cartwright? Cartwright. Jak się rozpędził? No cóż, na razie szefem, póki co wiesz, może gdzie jest mój łańcuch DNA? Pod spodem na mały sekrecik.
Łańcuch DNA mam spodę mały sekrecik. Daj mi znać, jak go znajdziesz. Ja to chyba znalazłem już. Nie znalazłeś czasu, żeby przejść na spotkanie. Dobrze, zapomniał inspekcji. Szklarnie, mam dla ciebie inną prostą robótkę. Przygotuj prognozę budżetu na 2 lata w przód. Chcę ją mieć na dziś. Zaatakowano nas. Są ofiary śmiertelne. Wschodnia część jest odcięta. Ja jestem wschodniej? Tak. Nie możemy sterować mostem, bo nasze bransolety mają za niskie uprawnienia. Gdzie się ukrywa ta świnia Cartwright? Sadzonka 43 szaleje. Szklarnia przypomina piekło. Musimy tam kogoś wysłać, zanim będzie za późno. Wayne, jak to powstrzymać? Musisz nam pomóc. No to to jest ta roślinka. Ja kurczę, ja nie będę się z nią znowu walczyć. Pamięta Suzy tę, czy liderkę? Świetna dziewczyna, podobała nam się obu. Oczywiście kujony jej nie interesowały. Nie oddałem ci jeszcze twoich komiksów gier. Chyba będziesz musiał jeszcze trochę poczekać. Dobra, tutaj chodziło o tą rzeźbę z DNA. Ja tu już znalazłem, tam był po prostu fragment kodu. To było w poprzednim odcinku, słuchajcie, także... Ale to już przyszedłem cały ten, ja tutaj jeszcze nic nie znalazłem, a tutaj jest coś na czerwono. Chyba, że tu coś będzie. Co my tu mamy? Jakieś papierki niepotrzebne, tutaj nic. Tutaj nic, tutaj są jakieś... A tu jest zimno. Tu jest lód. Puchówki? To takie coś... Ale co ja tutaj mam kurde zrobić? Hej, halo. Chyba zamarz. Tu coś będzie. Czekajcie, tu coś muszę zrobić. Tutaj chyba muszę chyba schłodzić tą. Zaraz to ogarnę. Czekajcie, tu coś jeszcze mam. Tylko pozbieramy fanty. To zimno, no ja wiem, że zimno, ale no, strzeliłem do niego, to chłop się nie ruszył. Nie no, zobacz, tutaj więcej już nic nie ma, a tutaj dalej mi się świeci, że na czerwono, że coś tu jeszcze jest. Ja nie lubię czegoś nie pozbierać. Dobra, zróbmy to, co tutaj mam zrobić, tą próbką. Podejrzewam, że tak musimy ją ochłodzić. No proszę, jak szybko. Próbka schłodzona. No i pięknie. Aha, i zobaczcie, wszystko znikło. Zrobiłem cooling i jest dobra. Dobra, idziemy, bo tutaj Claire nam zamarza. Tutaj nic nie wyskoczy nam, to kobieta leży, to niech sobie leży. Dobra, lecimy dalej. To co, idziemy popryskać tą roślinkę. Tylko wiecie co, ja tam... Jakby tam przejść? Może tędy pójdę, co? Idziemy znowu przez te kurde habs, gdzie muszę ten... Przez te roślinne badziewy będę musiał się tam targać i tracić tylko na nich amunicję niepotrzebnie. Idziemy schodami. Tak, tu coś było do zebrania? Nie. Tu mam wszystko zebrane. No i słuchajcie, powiem wam, że tak już... No chyba sobie robisz ze mnie jaja. Miało was tutaj nie być. No dobra. A, bo tu jakoś sąd wylazły. Także ogólnie słuchajcie, Resident Evil już powolutku kończy się, da tam. Czekam na jakieś wasze propozycje. Na razie jest cisza, ale słuchajcie, ja już wybrałem. Ja już wybrałem za was. Także słuchajcie. Po serii Resident Evil zostajemy w klimatach zombiaczków i spotkamy się, słuchajcie, w Dying Light części pierwszej. Także już wam zapowiadam,
że wam zapowiadam, że jak tylko Resident Evil się skończy, zaczynamy serię Dying Light i zaczynamy od części pierwszej. Dobra. Mnie się po prostu wydaje, słuchajcie, że tu będzie akcja, więc ja biorę kwasior i biorę granatnik. Gdzież on jest? Tu. Tak mi się wydaje. Tylko tak, przełóżmy kwasowe. A zapalające przechowamy. Przechowaj. Cyk. Dobra. Jakby co, też mam tutaj trzy miejsca wolne z życiem. No dobra, tu jeszcze mi się zrobi jedno miejsce wolne. Lecimy. Tylko oczywiście zapiszę grę, bo ja coś czuję, słuchajcie. Ja czuję w kościach, że to będzie zaraz potyczka. Jasny gwin, 27 zapis. No otóż, słuchajcie, bliżej jak dalej, nie? No nie, no będę się tutaj znowu się przejść przez te... Nie ma wyjścia. Żyją? No jak żeby inaczej. No mówię, one są nieśmiertelne, nie? Te rośliny są nieśmiertelne. Ile razy bym tutaj nie przechodził, to one tutaj, kurcze, są, żyją, wstają i chcą mi zrobić kuku. Dobra. To co? Pryskamy, nie? Opryskamy tą, kurczę, roślinkę. Użyj. Co znowu? Dobra, i co to się teraz... Aha, gościu wypadł i wyrzucił ten. Ulepszy bransolety z identyfikatorem. No i co? To co, zwolnicie mnie? Ja, dobra, chodźmy tu. No zobaczmy, czy to badziewie ożyje, czy nie ożyje. Na razie dobrze idzie. Leży. Ej no, przecież was opryskałem, nie? Dobra, ale to jest najmniejszy problem. To mnie martwi tylko ta roślinka, co go trzymała, tego doktorka. Czy ona czasem tutaj mi nie wyskoczy i nie zrobi mi kuku. Dobra, mamy to. Ja bym stąd chętnie już stąd wiał. I tak właśnie zrobię. Zrobię stąd run. Wow! Wiesz co? Bujaj się. Szkoda mi amunicji. Bez kitu. Ile ja tutaj można... Ile można do nich, kurde, strzelać? Ten sobie tam chodzi. Dobra. To co? Ulepszmy tą bransoletkę. Do poziomu trzeciego. Połącz. Dobra. Superancko. To co? Użyjmy tu. Nie wiem do czego. Po co mnie ten komputer tu? Baron Cartwright. Skrzynka odbiorcza. Okazuje się, że w Nest roi się on od szpiegów. W zeszłym miesiącu, trzech w tym już czterech. Co co? A, w zeszłym miesiącu trzech, w tym już czterech. Tyle udało się nam złapać. Cartwright wzmocnił ochronę, bo inaczej skończysz... Wzmocnił ochronę, bo skończysz twój poprzednik. Poza tym od dziś zarządzam ograniczenie dostępu do części zachodniej. Wszystkie prośby o informacje o wirusie G z centrali należy ignorować.
zignorować. Ci gogusie i tak nic nie wynoszą do tego projektu. Nieupoważniony pracownik rozpylił środek chwastobójczy we wschodniej części. No dobra, to były tylko informacje, które w sumie mi się na nic nie przydały. Ale przynajmniej mam to, co chciałem. Wziąłem tą bransoletkę. Roślinka mnie nie zaatakowała. Dobra, słuchajcie, to lecimy do obszaru zachodniego. Weź środek antywirusowy z zachodniego obszaru. No właśnie. No to co, lecimy tam. Czy tędy muszę iść? Tak, tędy. Czyli kurczę, się myliłem. Czyli walki nie było. Chyba rządzie się mnie szykują, słuchajcie, na ten. Na walkę z tym. No, z tatuśkiem, nie? Dobra, zróbmy pomoc teraz do tego zachodniego biura. Cyk. Dobra. Dobra, no to zobaczmy, co tutaj będzie się działo. O, tu leży jakiś chłop. Dobra, to jest chłop nieżywy, ale on coś tu ma. Cyfrowa kaseta wideo z laboratorium. Chciałem sobie ją obejrzeć. Mapkę poproszę. Laboratorium biologiczne. Czy mam tutaj dwa pomieszczenia? Oj, tu coś. Coś jeszcze jest. Granat. Weźmijmy. Tu coś dużego rozwaliło drzwi. No już wiecie co? Ja już wiem. Nie ma mocy. Nie wziąłem powerbanka. No to co? Muszę się wrócić. Jasny gwint. Dobra, pójdziemy tutaj schodami. A mówiłem, nie? A mówiłem, że ten że tego powerbanka muszę kurczę wziąć. Oj. No, tak więc słuchajcie, jak już mówiłem, zapowiadam Dying Light po Resident Evil 2. Ja podejrzewam, tak mi się wydaje, że ten odcinek to będzie przedostatni odcinek, a następny, słuchajcie, to już będzie odcineczek ostatni. Nawet może być krótszy lub będzie dłuższy, ale to będzie ostatni. Tak mi się wydaje, bo to już słuchajcie, chyba tak jest końcówka. Dobra, ja muszę iść na prawo na schody, tędy będzie szybciej, tam też będzie, znowu będzie jełop. No dobra. O, już go słyszę. Już mi tu klumka. Tak jest, leżeć. Leżeć mnie tu. Wiecie, no bo zapomniałem sobie, no kurczę, zapomniałem sobie tego. Nie tego powerbanka. Tego muszę nosić w kieszeni cały czas. Jak tam skończymy, to też będę musiał go wziąć, bo on jeszcze mi się przyda w jednym miejscu, tam na samym początku. Tam, gdzie właśnie też było takie coś. Ej, ja tego nie mogę wziąć. Przecież ja go tu wkładałem. Murfa. Tego już nie można wyciągnąć? O, żeż ty. No tu go wkładałem, tak, tu. No to słuchajcie, to czyli musi być gdzieś indziej, jakiś inny powerbank. O, w dupę jeża. Nie mówcie, że on też tu będzie znowu stał. Nie, leży. To niech sobie poleży jeszcze trochę.
No to kurczę, powiem teraz jestem w szoku, bo ja myślałem, że ten powerbank będzie jeden do tego, że będę mógł go uniwersalnie, wiecie, tam dostrajać do każdej skrzynki elektrycznej. A tutaj wygląda na to, że będę musiał szukać nowego. Mam nadzieję, że on gdzieś tutaj będzie w tym, bo jak nie, to dupa. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. No zaraz sprawdzimy. Może gdzieś tutaj jest. Popatrzmy. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. No tutaj jest OSS. Potrzebujemy powerbank. To jest chyba moja skrzyneczka. No ja w skrzyneczce go nie mam. A skąd on się mnie tutaj znalazł? Powiedzcie mi to. Weź to przechowaj. Kasetę też przechowaj. To słuchajcie, czyli po położeniu ona chyba sama go wyciąga. Dobra, OSS musimy, słuchajcie, dostroić. Więc bierzemy się do roboty. OSS, no to dostrajamy OSS-a. O, jak mi się pięknie udało. Słuchajcie, to jest proste. Tak na wyczucie, troszkę lewo, prawo i elegancko zrobione. A jest animacja, ona go włożyła i wyciągnęła. Teraz dopiero zobaczyłem, także ja go mam dalej w kieszeni. O, widzicie? A, kurczę. No dobra. Cóż my tu mamy? Ciekawego jeszcze. A, tu jest kaseta. Czekajcie, to mogę obejrzeć film. Obejrzyjmy. Obejrzyjmy filmik, słuchajcie. Co my tutaj mamy? Gdzie ta kaseta? Tak się zastanawiałem, gdzie ja mogę właśnie tą kasetę obejrzeć. Pamiętacie? Kasety wideo? Kurde, jakie to stare czasy. Tu mamy doktorek. Dr. Birkin, you'll come along with us quietly. You think I didn't know you were coming? This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Jay Martinez, kamera 01. No to słuchajcie, czyli to był jakiś oddział specjalny, który... No tam była mowa o szpiegach, nie? Była mowa o szpiegach, że jest ich sporo i w końcu ktoś tutaj wpadł i tego wirusa gwiznął, tylko... William Birkin. William, no to jest ten, on się sam... No w dupę jeża. To jest ten upierdliwiec. Umbrella Corporation podjął decyzję o wstrzymaniu badań nad wirusem G, prowadzonych po... w podziemnym laboratorium w Nest. Przerwano finansowanie projektu, a dr William Birkin został usunięty ze stanowiska. Nadawca BE. Dziękuję za wiadomość, doktorze Birkin. Szefostwo wykazało zainteresowanie wspomnianą przez pana ewolucją ewoluującą bronią biologiczną. Koszty nie grają roli. Nasza firma dysponuje największymi funduszami w USA. Z radością przyjąłem informację, że G jest prawie gotowy. Dziwne, że nie zgłosił pan tego do laboratorium w centrum Umbrelli, ale nie będę drążył tego tematu. Proszę o wysłanie wyników. Proszę nie umartwić. Wykonał pan mnóstwo dobrej roboty przy G, ale my zajmiemy się resztą. Istnieje podejrzenie, że naruszył pan warunki umowy z Umbrella Corporation. Nie mam wątpliwości, że przejął pan kontrolę nad projektem G i bez upoważnienia kontaktował się z armią USA.
Proszę odpowiedzieć na wezwania w komisji śledczej w ciągu 24 godzin. A, czyli chyba on to chciał albo wywieźć ze sobą, albo kurczę, no, albo to komuś opierniczyć, nie? A tutaj się wojsko w to mieszało. No i zrobił się syf, nie? I zrobił się syf. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Bioreaktor z room. Czekajcie, tutaj przejrzę sobie, czy tutaj czegoś nie zostawiłem. Lub nie zostawiłam. Tu coś się... A, roślinka, dobra. Słuchajcie, dziwne odgłosy. Kurczę, raz, dwa, trzy noże mam, dobra. Czekajcie, schowam tą roślinkę. Raz, dwa, trzy miejsca mam. A, kasetę, dobra, też mogę już schować, bo jest niepotrzebna. Dobra, cztery miejsca, to mi wystarczy. Myślałem, tam jeszcze jakaś jest, dobra. Tyle. To chodźmy tego... Bioreaktor z room, czy co to w ogóle jest? Mamy tu coś? Coś na czerwono się świeci, ale... Tutaj jakaś... Jakiś proch strzelniczy. Tak, zostałam odkażona, tak? Ojej, co to my tutaj mamy? Kurczę, no wiecie co? Ja nie wiem, czy faktycznie jakieś na przykład takie laboratoria istnieją gdzieś na świecie, to przecież to jest kurczę masakra, nie? Tu jakiś kawałek ręki? Czymś? Tutaj też coś? To akurat nie wiadomo, co to jest. Co my tu mamy? Laboratorium P4. Tutaj więcej nic nie ma. Jakiś komputer. Dziennik badań. Po wszczepieniu obiektu embriona G wykonaliśmy 50-centymetrowe nacięcie do odklatki piersiowej do brzucha i rozpoczęliśmy obserwację. Przy pomocy zespołu medycznego utrzymaliśmy obiekt na poziomie przytomności między 15 przytomny, a GCS 10. Poziom ten jednak uległ pogorszeniu i dalsza obserwacja nie była konieczna. Obiekt został zutylizowany. Wirus G został podany obiektowi 501. Obiekt 501 w drodze mutacji przyjął formę G i został wpuszczony do grupy 30 obiektów badań. Po 2 godzinach i 36 minutach wszystkie obiekty badań z wyjątkiem jednego miały wszczepione embriony. Wszystkie obiekty zostały zutylizowane. Jeden obiekt załamał się podczas eksperymentu i odebrał sobie życie. Masakra. Podaliśmy wirusa G obiektowi 628, który wykazał niewielką odporność na wirusa T. Następnie wirus został podany obiektowi 639, z którym obiekt 628 pozostawał w bliskim związku. Obiekt 628 wykazywał pewną odporność, ale po 24 minutach został mu wszczepiony embrion. Odporność na wirusa T nie powstrzymuje rozstroju psychicznego powodowanego przez wirusa G. Czy tu mam jakieś dwa, słuchajcie, wirus T i wirus G. Nie no. Weź to człowieku, pojbij. Dobra, ale co ja tu mam zrobić? Tu coś jest. Kolejna zagadka. No proszę. Oj, coś czuję, że coś tu teraz będzie się działo. No to co, wracamy do Sherry.
tylko ja nie zbadałem się tego pomieszczenia. Prof czelniczy, weźmiemy oczywiście. Tu mamy zapis. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy po prostu już teraz nie skończyć, wiecie? Zobaczcie, ile tu tego było. Ile tu tego było? Czekajcie sobie tylko na szybko, coś zobaczę. Tak na szybko. Więc co, będziemy kończyć, bo to jest 41 minut nagrania. Czyli słuchajcie, już tak, już. Bo tak mi się wydaje, że słuchajcie, teraz to już będzie praktycznie chyba końcowa niedługo walka z tym jełopem. Bo to jest strasznie dużo amunicji mi, słuchajcie, dali, także możemy się do tego przygotować. Ja tutaj mam. To przechowaj. Jeszcze tu mam jeden biały. I zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam, słuchajcie, praktycznie trzy. Tego jeszcze możemy też przechować. A nie, tu mam niebieskie i czerwone, możemy wyjąć. Niebieskie też wyjmij. A tu mam dwa niebieskie. Kurczę, gdzie to czerwone? Tu jest czerwone ziółko. Możemy je połączyć. Dobra. Na przykład to. Czy ja to mogę gdzieś tutaj wyciepać? W... nie wiem, no. O. Bo to mi tylko zajmuje, kurczę, miejsce w tym je denerwuje. O, te klucze wszystkie, to już jest tutaj niepotrzebne w ogóle. Deski jeszcze mi zostało, to jest to właśnie trofeum w kształcie właśnie DNA, nie? No ale mamy tak, czekajcie, to mamy tak, do 268 sztuk plus to, co mam, to mam praktycznie ponad 300 sztuk amunicji do maszynówki. To mi wystarczy. Duża ilość prochu strzelnicy. Co będzie, jak połączę dwie? Ja na przykład chciałbym zrobić też tutaj amunicję, o tą. A może ją, czekajcie, może ja bym ją obejrzał. Obejrzyj. Tak, nie wiem, szukam może instrukcji obsługi do tego. Instrukcje. No instrukcja, jak będziemy to, słuchajcie, no, wytwarzać, ale nic takiego tutaj nie widzę, kurczę. No bo tak. Biały z białym. Nie. Połącz z prochem strzelniczym, by otworzyć pociski kwasowe, lub połącz dwie sztuki, by otworzyć naboje do pistoletu maszynowego. Czyli jak połączę biały z białym, to jest maszynówka. Jak połączę z prochem strzelniczym, czyli z tym, to utworzę kwasowe. Z tym też, tego będzie ich więcej. Proch strzelniczy. Standardowy proch, połącz dwie sztuki, by otworzyć amunicję do pistoletu. A ten... dużo prochu strzelniczego. Tworzy podwójną porcję amunicji z prochem. Wiecie, ja spróbuję połączyć te dwa. Wyjmij. Ja chyba tych dwóch jeszcze nigdy nie łączyłem. One mogą mi dać amunicję do Colta. Tak mi się wydaje. Spróbujmy. Połącz. No, naboje kaliber 9 do pistoletu Parabellum. Najczęściej używane naboje. Pięknie. Nie! To zrobiło mi zwykłą amunicję do tej... Jakbym chciał wzmocnione zrobić. No do dupy. Dobra, a teraz tak. To połącz z tym. Nie, to połącz z tym. Amunicja do granatnika. Kapsuła pęka przy uderzeniu, pryskając wokół kwasem. No to jest kwasior, nie? Dobra, zróbmy ten kwasior. Zróbmy ten kwasior, będziemy... Nie zamykaj tego. Będziemy tego... Jak dojdzie do walki z tym jełopem, to będziemy, słuchajcie, z nim walczyć. Mamy tak, 10 kwasowych. 10 zapalających. No to co, może na tyle wystarczy. Granatów mam 4. 5 błyskowych. Ale zdupiłem. Tu mi brakowało czerwonej. No dobra. Never mind. Dobra, słuchajcie. To, czekajcie, jeszcze to może połączymy z tym. A, tu już nie ten. Dobra, to przechowaj. Przechowaj. To zostawiamy. Nóż niech będzie.
I tak mam 4 miejsca wolne. Powiedzmy, że jak mi coś wyskoczy po drodze, to będę miał czym walczyć. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Troszeczkę krótszy taki do godzinki, ale mi się wydaje, że już, słuchajcie, ostatni odcinek to będzie właśnie już za tydzień. Ponieważ tak, wracamy, słuchajcie, do laboratorium. Gdzie to miałem iść? O, tutaj. Jedziemy z lekarstwem do Cheryl. Ona gdzieś leży tu, w pomieszczeniu ochrony. A my jeszcze musimy z tym powerbankiem iść tutaj, do pokoju wypoczynkowego. I tutaj podejrzewam, już będzie finito, tak mi się wydaje. Także to sobie ogarniemy już, słuchajcie, za tydzień. Tymczasem trzymajcie się, dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że się podobało. No i standardowo życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, cześć.